Witajcie w 132 odcinku podcastu KOMPOT. Podcastu, w którym wciskamy bardzo mocno i skutecznie sok z jabłek. Witam Was ekipa w składzie Marek Talacki i Rebek Rychlewski. A dzisiejszy odcinek będzie trochę bez składu i ładu: a tak naprawdę to będzie z pustą, mydło i powidło. Szwarca nie będzie był w odcinkach poświęconych filmom, więc tak to, tak to wygląda. Postanowiliśmy zrobić odcinek, który. Będzie poruszał różne tematy, które nie zasłużyły na to, aby ciągnąć cały odcinek. A poza tym myślę, że... Ciekawych rzeczy się dzieje dużo, myślę, więc... Myślę, że nie wszystkie odcinki muszą być takie mocno sprofilowane na, na, na konkretną jedną rzecz, w związku z czym chyba taką formułę będziemy od czasu do czasu wtrącać, wtrącać, tudzież... Ale rzadko, bardzo, bardzo rzadko. Wam serwować. No dokładnie. Tak, tak. No na pewno nie będziemy tutaj bawić w jakiejś spekulacji, dywagacje, tylko raczej podsumowanie... Bieżącej sytuacji. Więc y, oczywiście rozpoczniemy od przypomnienia, że sponsorem naszego podcastu jest firma Synology. Bardzo dziękujemy i zapraszamy do zapoznania się z ich ofertą, dlatego, że po prostu są dobre. Dokładnie tak. Wracając do tematu odcinka, do jednego, do pierwszego tematu odcinka, to są oczywiście ostatnie aktualizacje, długo wyczekiwane zresztą. Nie wiem jak Ty, Remku, ale ja powiem Ci, że już tak przestępowałem z nóżki na nóżkę, bo liczyłem na to, że przy okazji kinota pojawią się właśnie aktualnienia, Zresztą na, zwłaszcza na wersję mm -hmm. iOS 14.5, która wprowadzała między innymi chyba najbardziej spektakularną funkcję, czyli możliwość odblokowania telefonu bez yy, ściągania Mase, maseczki. Nie, nie majtek, masek w dół. No, to no już jednak musieliśmy nieco, nieco zaczekać. Więc no to może od nie zaczniemy. Działa o Ciebie ta funkcja? Tak, działa. Wiesz co, ja w ogóle chciałem o całości troszeczkę tak z większego dystansu powiedzieć. W gruncie rzeczy fajnie, że Apple to, te nowości, które pokazuje na WWDC, które no powiedzmy będziemy w gruncie rzeczy za miesiąc mieli, za miesiąc i dwa dni chyba, jak słuchacie tego podcastu, okazję, okazję widzieć, to... Wprowadzanie tych nowości jest rozbite w czasie rozłożone jak gdyby na, na właściwie cały, cały rok życia, życia produktu. Część rzeczy to są nowe, które wchodzą, tak jak na przykład tutaj ten odblokowywanie przy, przy pomocy zegarka i, i połowicznego Face ID, ale jest już w ten sposób ustalili, tak, że, że oni pokazują jak gdyby to, co ma się zdarzyć w systemie, ale nie ze wszystkim muszą zdążyć. Jeżeli z czymś nie zdążą, pojawia się to w jakiejś tam wersji troszeczkę później i w gruncie rzeczy dobrze, no bo Raczej ja wolę, jak się pojawiają trochę później funkcje, niż miały być szybko i, i nie działać do końca. Więc zgadzam się. W to... tą stronę mi się bardzo podoba, że już nie ma takiego wyścigu, że ze wszystkim musimy zdążyć na, na ten wrzesień, październik. Zarówno na właśnie na wszystkie systemy, tak? Tylko, tylko jest to rozłożone, więc, więc tu jestem na tak. Mhm. Dla przypomnienia, niestety ta funkcja wymaga dodatkowej autoryzacji którą realizuje Apple Watch, czyli dokładnie. pomimo tego, że posiadacie telefon z Face ID i zaktualizujecie system do 14.5, to niestety bez zegarka no nie zadziała to. To mnie właśnie powstrzymało przed instalowaniem bety, ponieważ no wiadomo, no betę i długo mieliśmy, chyba ze dwa miesiące, jeśli dobrze, jeśli nie pamięć nie byli. Natomiast aktywacja tego również wymagała wgrania bety do zegarka, a tego się jednak trochę Trochę zawsze małem robić, nigdy, nigdy się na to nie odważyłem. Więc yy, połowiczne odblokowanie. Powiem szczerze tak, to wygląda w ten sposób, że musisz, bo to sprawdziliśmy sobie w domu od razu, jak, jak wyszło. Musisz być w pobliżu. On nie sprawdza tej twarzy. Tak samo, że jeszcze mój syn odblokował, no dobra, można przyjąć, że jest podobny. Natomiast żona no nie należy do osób, które są bardzo podobne do mnie. Z kim kimś Z takim się stajesz. No po, po, po 10 <grym> latach, tak, tam dziesiątkach lat właściwie. To się mówi, my obaj jak jedna wątroba. <grych> Dokładnie, ale wiesz co, to, to jest po prostu szuka oczu i, i tyle. Mhm. Ale z drugiej strony no, jest to powiadomienie, jest, jest ten taptik i jeżeli się odejdzie, tak nie wiem, jakieś 3 metry, no to już przestaje działać, tak? Więc e, czy to jest zmniejszenie bezpieczeństwa? No na śpiocha cię można załatwić, tak? W sensie, mhm. jeżeli przyśniesz gdzieś w pobliżu, no to ktoś powiedzmy z domowników czy osób, które koło Ciebie przebywają, może mieć dostęp do Twojego telefonu. Natomiast jest to jak zwykle, jak, jak zawsze, jeżeli chodzi o, o bezpieczeństwo i wygodę, no to te dwie rzeczy są przeciwstawne. I ja tutaj bardzo chętnie oddam kawałek swojego, swojej prywatności, powiedzmy. Ograniczę to, znaczy przejdę do, z tym do porządku dziennego, że ktoś może coś takiego zrobić. Ufam raczej swoim domownikom, nie śpię raczej w miejscach publicznych. No, i ten, to ty, zegarkiem też jest dość, e, dość no, silne, tak? No to, to wiadomo, jest to, jest to inny typ tego feedbacku, tego y, haptika, więc y, no, jest to trudno, nie można tego pomylić tak z wiadomością, czy, czy, czy z jakąś tam, mhm. że, informacją o, nie wiem, o pogodzie, czy czymkolwiek. No zgadza się. O dziwo, trzeba posiadać się w wersji minimum seri Series 3, tak? Mhm. Więc nawet jeżeli. Macie starsze apple Watche i one funkcjonują nadal bardzo dobrze, tam do płatności, i tak dalej, to już do, auto, do autoryzacji takiej właśnie doblokowania niestety niestety nie. Ale Maca nimi można odblokowywać. No to ciekawe. Widzisz, no bo to jest kwestia tego, że, że zawsze było jakby odwrotnie, tak? No nie musiałeś od, wpisywać pinu do zegarka, jeżeli odblokowałeś telefon. A tutaj jest w drugą stronę, jak gdyby ta, ta funkcjonalność włączona, no można by powiedzieć, czemu dopiero teraz, tak? No coś się, no apu, pandemia nam się kończy, minęło, nie wiem, półtorej roku, od kiedy mogliście się tym zająć, wiedzieliście, że jest problem, no to wypuszczacie teraz, czemu tak długo? No podejrzewam, że nie jest to trywialna sprawa, żeby to zrobić bezpiecznie, żeby, zresztą chyba zauważyłeś, Marku, on się dość długo, przynajmniej u mnie to trwało jakieś 30 sekund, jak on tą funkcję aktywował. Mhm. Nie wiem, czy u ciebie też tak było, on po prostu też, mieli, też na mieli, początku mielił, przez chwilę myślałem, że coś się zawiesiło, coś się ten, ale... On, podejrzewam, że tam sporo kryptografii sobie lata na samym początku, żeby to aktywować, żeby to uwiarygodnić, no bo mieliś, mielibyśmy taki no, no problem z, right, z race condition, czyli z takim gonieniem się dwóch, dwóch zjawisk. Z jednej strony telefon odblokowujemy Dokładnie. zegarkiem, a z drugiej strony zegarek odblokujemy telefonem. Tutaj bardzo dużo podejrzewam jak się znam na geografii, to jeszcze w jakiś sposób da się go oszukać, bo podejrzewam, że że coś tam przeszło przez, przez to się do APU, a to jest naprawdę nietrywialne, żeby to w ten sposób pożenić, żeby działało w dwie strony. Dokładnie. To się z tobą zgadzam i zresztą pamiętam, że chyba jak pojawiła się jedna z pierwszych bet, które tę funkcję wprowadzały, to chyba nawet gruber też, też poruszył tę kwestię, że, że to właśnie to tak się wydaje, że to jest taki, taki pikuś, a właśnie z uwagi na to, że działa póki stronę, jedną tak, stronę się jedzie, Tak, dokładnie. To, to, to niestety to już ten poziom skomplikowania rośnie. No dobra. Myślę, że możemy przejść dalej. Zresztą do bezpieczeństwa jeszcze na się wrócimy, w którymś z odcinków przyszłych, prawda? W całości poświęconych dokładnie. Także, także prawdopodobnie również i, i o tę kwestię tutaj się otrzemy. Co więcej, w 14.5 Aplikacja lokalizator już wspierała wcześniej, zdaje się. Chyba te produk produkty konkurencyjne, natomiast nie, nie. Nie, 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 nie. nie. Aha, czyli... Te produkty zostały zapowiedziane, natomiast do ich działania. Okay, dobra. No, wiesz, nie miałem, więc nie sprawdzałem, ale wydawało mi się, że, że, że może było. Czyli, czyli faktycznie y, zarówno wsparcie dla RTA, jak i dla innych. Urządzeń, tam wyczerpanych. No, urządzeń, tak? Czy tych, 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 lokalizatorów, tych nie lokalizatorów, tylko właściwie jak to, jak to je kurczę określić, bo lokalizator jest to jest aplikacja. No, ale de facto to są też lokalizatory, ale, ale sprzętowe, Aha. tak powiedzmy. Tam jest jakieś rowery, są chyba z dwa. Jest, mhm. jest jakiś inny taki lokalizator, w sensie jakieś słuchawki są, za chyba. Chipolo, tak? tak, dokładnie. taki mhm. konkurencja powiedzmy dla, y, dla AirTag'a. Kwadratowa jest z dziurką, czyli nie potrzebuje tu i <laughs> <laughs> No tak, ale z drugiej strony AirTag moim zdaniem ma niezaprzeczalną zaletę. Oczywiście, jeżeli posiadać iPhone 11 lub 12 z chipem U1. Że można wykorzystać funkcję precision tracking, czyli znajdowanie dokładne. Uh -huh. Bo tego nawet posiadając nowe słuchawki, Chipolo nie oferuje. To jest rozrywane tylko i wyłącznie póki co do, do właśnie produktu Apple. Zgadza się. I to mi się bardzo podoba, bo tak naprawdę dokładność tam do kilku metrów, no to no mówmy się, no to, to, to jest to jest fajnie, tak? Ale to tak wiesz, jeśli mówimy o samochodzie. A, a, a jeżeli mówimy o jakimś drobiażdżku czy kluczach, czy te, no to jednak no, na pewno plusem jest to, że chyba wszystkie te lokalizatory potrafią wydawać dźwięki, więc to też y, w jakiś sposób tam pomoże znaleźć, ale fajnie to przynajmniej na prezentacji wyglądało i, i mogę się doczekać się aż dotrze tak i do, 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 dopadnę go w własne ręce i sprawdzę, jak, jak, to, jak to w rzeczywistości będzie się spisywało. Zgadza się. Powiem Ci, że Trochę byłem zdziwiony, że na przykład nowy pilot od Apple TV. Dokładnie. 4K nie, nie ma tego wyposażenia i przypuszczam, że AirPods, kolejna wersja, chyba no, powinny moim zdaniem zawierać jakiś układ, który. Przynajmniej Etui. Tak, albo przynajmniej Etui, dokładnie, które. Chociaż myślę, że Etui trudniej zgubić, a taką pojedynczą słuchawkę, to jednak. Chyba bardziej. No ale wiesz, no też tu i możesz gdzieś odłożyć, nie wiesz gdzie, tak? No, mm -hmm. Ale wiesz co, one coś tam miało. one same słuchawki z siebie wydawały jakiś dźwięk, żeby je zlokalizować. Bardzo wysoki, więc w to, stronę już Apple coś, coś kombinowało, więc nie wiem czy po prostu do, do słuchawek się to zmieści, Niemniej tak? Wydaje mi się, że tak, że to się jakoś tam ujednolici i, i skoro przytarli szlak AirTagiem, to to zawita do, do wielu różnych urządzeń i myślę, że i komputery mogą przyszłe również jakoś tam się zgłaszać. Tak, zgłapać. zupełnie by mi to nie przeszkadzało, no jako, jako mhm. dodatkowa funkcja, którą nie można włączyć, wyłączyć, no jeżeli ktoś, nie wiem, boi się swojej prywatności, czy czegoś tam ma jakieś obawy, nie chce, żeby to działało, to, to jak najbardziej. O Ertagu też opowiem wam troszeczkę później, ponieważ nie udało nam się załapać, tak, czekamy. Czekamy. Mhm. Na nie w pierwszej fali, fali je niestety dostaniemy, więc, więc troszeczkę dłużej będziecie musieli poczekać. Chyba, że coś jutro Wylezie z kamienia i uda mi się kupić. Powiedz Remku, jak ci się podobają nowe emo emoji? Wyszczę, chyba są wszędzie. cztery. czy sześć, chyba nowych. Wszyscy, ja mam bardzo taki stosunek do, do tych emoji. Ja używam może pięciu, które, które tak, zazwyczaj, yy, zazwyczaj gdzieś tam mam na tym pierwszym ekranie. I, no i w gruncie, no fajnie, że jest tam, że kobieta z brodą. Mm -hmm. Swoją drogą yy, tak mi się skojarzyło. Yy, pewnie wszystkim się kojarzy, skądzitą wurst tak? No tak troszeczkę podoba, po, podobno tak. Natomiast yy, nie wiem, czy kojarzysz, ale jest taka postać. Człowiek z Katowic, ten taki? To, 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 nie, są, to nie są Katowice, to, ale to jest rzeczywiście na południu, to jest w ogóle w kościele, tak? Nie, mi chodziło o to. In the jest, napis, jest opisany, natomiast wygląda jakby przed nim była taka chmura smogu. Aha! Nie, nie, ale ja cały ja, czas ja jestem przy, przy tej emocji kobiety z brodą. Aha. Chodzi mi, mi mianowicie o tak zwaną świętą Wilgefortis. Nie wiem, o czym tam mnie rozmawiasz. Zaraz ci wyślę. Jezu, baba na krzyżu. Ej, ciż. pewnie opowiadała żarty z brodą. To jest, zdaje się, to jest powiat kłocki to jest kurde gdzieś na południu? Wam bierzy, o. Zdaje się. Albo Kowary. Dobra, nie się z tym. W każdym razie jest jako postać historyczna, czy bardziej z legend Świętej Wil Wilgefortis. Fortis. No i de facto tutaj myślę, że ta emotka to może być poniekąd ukłon w, w jej kierunku. Zobaczymy. W każdym razie Serce Płonące bardzo mi się podoba. To tak, no tylko wiesz, no, tu robi się problem, Mo, może ja już po prostu wiekowy jestem i nie, i nie czuję blusa. Żeby to potem znaleźć. No pamiętasz, że coś takiego było i potem skrolujesz, skrolujesz, no, te nazwy. No, ale możesz wpisać no, no, po nazwie coś spróbować, to ci wiesz, podobno, no jak mafijko, to byś miała wszystkie rozbite, całe z kurczaczkiem i w ogóle, także? No niby tak. no. Da się znaleźć. Ale póki to jest ograniczone do jednej platformy, bo tak naprawdę trzeba byłoby monitorować, tak czy, czy już te nowe emotki się pojawiły też yy, na inne systemy po tak? no konkurencji. Bo w Więc on chyba w tym momencie wyrzuca, yy, zastępuje, jest taka opcja, że jak jest ten facet z murami, no to jeżeli się go wrzuci, no to konkurencyjny system wyświetli mortkę i obok chmurka, tak? Czyli on to jak gdyby rozbije mm. na dwa. Przynajmniej coś takiego Czyli słyszałem. nie będzie takiego, takiego znaczku, znaczka zapytania takiego, czy, czy jakiegoś krzyżyka, bo często... Podobno przy tych nie ma, ale wiesz, no... Mm -hmm. no nie No okay, ale to tam jest, jest detal w każdym razie, gdzieś tam ten standard. No, na szczęście bałem się, że to wszystko się rozjedzie, ale, ale jakoś te, te emotki funkcjonują i coraz mniejsze są problemy, nie? Że, że jednak jak, jak się komunikujemy między mm -hmm. użytkownikami innych systemów, to 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 w miarę działa. Zgadza znaczy, się. No, przede wszystkim y, nie ma już takiej tej dysproporcji między chociażby iMessage'em na Mac'a a iOS'ie, tak? Już tak, to, tak, tak. Poprawili tak. ostatnio. Zgadza się. Kolejna rzecz, która się zmieniła w y, 14.5 iOS'ie, tak? Jeżeli chodzi o APDS-a, jeżeli coś tam było, to będziesz musiał mi wspomóc, bo ja niestety iPada żadnego nie mam. Natomiast y, z takich zmian to jeszcze było Siri, ale Siri po polsku nie ma, w związku z czym chyba sobie taką Zasłony milczenia na to opuścimy. Przynajmniej ja raczej jestem tutaj lokalnym patriotą, tak. Uważam, że język polski jest przepiękny, w związku z czym, póki Siri nie będzie potrafiała się ze mną dogadać po mojemu, to ją będę ignorował z premedytacją. W prywatności, chyba druga bardzo ważna cecha czy funkcja, która się pojawiła, czyli. Może nawet ważniejsza. Tak, czyli up tracking transparencji, tak. Czyli czekaj jeszcze, jak to zaraz, żeby potwierdzić. Bo oczywiście musimy wejść sobie w y, prywatność. Śledzenie, pozwali aplikacje muszą dać możliwości śledzenia, tak to. Musimy zaznaczyć. Tak to u nas jest, tak. Trzeba odznaczyć, w sensie wyłączyć to, tak, żeby. albo selektywnie aplikacjom pozwalać, bądź nie. Mhm. Znaczy ja na razie to wyłączyłem, żeby, żeby, żeby zobaczyć, wiedzieć, żeby wiedzieć się, dokładnie, -hmm. czy, któraś, czy któraś się będzie pytała. Wiesz co, no to jest y, z jednej strony fajnie i. I raczej się to podoba właściwie wszystkim poza Facebookiem. <laughs> tak, tylko Mark Zuckerberg. To jest jedyna osoba na świecie, której się nie podoba ta funkcja, to jest Mark Zuckerberg. Ale żarty żartami. To nie blokuje wszystkiego. To blokuje jakby współdzielenie tego identyfikatora, który, który generuje Apple. Natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, żeby firmy takie jak Google czy Facebook tworzyły własny identyfikator i używały go pomiędzy aplikacjami. Bez wiedzy Apple, bez wiedzy użytkownika. Więc to nie jest taki uniwersalny wyłącznik, który, który nie pozwoli na śledzenie nas, tylko w systemie jest zapisana, jakby intencja użytkownika, że my sobie nie życzymy tego. A co z tą intencją zrobi producent danej aplikacji? Pozostaje w gruncie rzeczy jego dobrą wolą. Więc no, to, to nie jest też coś, co przewróci świat do góry nogami w jeden dzień, ale no, powiedzmy, zaczynamy iść w kierunku tego, żeby, żeby temu telefonowi troszeczkę bardziej zaufać, trochę bardziej ograniczyć to, co te wszystkie serwisy, które żyją ze sprzedaży naszych danych, po prostu miały, miały dostęp. Ja uważam, że to jest bardzo dobry krok. Zresztą po, po szumie, który się wokół niego stworzył, to tylko się utwierdzam, że, że to jest naprawdę świetna rzecz i moim zdaniem to jest wiszoły góry ludowej. Ile gnoju jest pod spodem, o którym my pewnie nie wiemy też i cieszę się, że ktoś zaczyna wieczyć, żeby ten smród jednak po prostu nas nie dusił. Zgadza się, ale wiesz co, to jest też kwestia tego, że powiedzmy teraz dzięki temu profilowaniu, dzięki trackingowi i tak dalej, nie wiem, jeżeli miałbym no cokolwiek, nie wiem, warzywniak na woli w Warszawie, no to jestem w stanie ze swoją reklamą dotrzeć do, do mieszkańców woli, tak? Mhm. A jeżeli tego trackingu nie będzie, no to, to zaczynam strzelać informacją do wszystkich, więc potencjalnie koszt reklamy może wzrosnąć. Natomiast pytanie, czy, czy to nie jest jakby szukanie na siłę jakiegoś tam usprawiedliwienia. To znaczy, się mówisz. Y Dla pozostawienia sytuacji taką, jaka jest, tak? że, że sobie wy Aha. wybraliśmy jakiś, jakiś przypadek szczególny i dlatego musimy, musimy się. No, dużo się dzieje tak naprawdę, jeśli, jeśli chodzi o śledzenie, o kukisy. Tak, Google próbuje wprowadzić swoje identyfikatory kohordy, jak to się pięknie nazywa. Coś się dzieje, bo, no, bo ta sytuacja, którą mamy aktualnie. No nie jest dobra, szczególnie dla nas, dla, dla użytkowników jednak te serwisy, z których, no, do których przyzwyczaliśmy się korzystać. Można powiedzieć, nawet że od których staliśmy się zależni od ich działania w wielu aspektach życia. troszeczkę jednak za bardzo sięgają w nasze. No, nadużywają, tak? Tak. To jest na zasadzie dasz palec w, to biorą całą rękę, tak. Mhm. No cóż, ja cieszę się, tak bardzo się cieszę, że, że ktoś miał odwagę w ogóle jakby. Stanąć też po, po, po naszej stronie. Jakkolwiek na ile to jest technicznie tak jak mówisz, i, i na ile to tam faktycznie nas chronia, na ile jest to bardziej jakby taki przekaz ideologiczny powiedziałbym. Mhm. To, to, to nie, nie, nie będę tutaj dywagował, ale dobrze, że, że, że tak się dzieje. Okej, okay, kolejna zmiana to takie kosmetyka troszeczkę, ale w Apple Music. Mhm. Między innymi udostępnianie tekstów ulubionych utworów, i to można wykorzystać, zdaje się, iMessage, tak? No, oczywiście, tam, jeżeli ktoś ma Facebooka czy, czy Instagrama, to pewnie też. I funkcja przeboje jest miast. Tak. I są stolice, także tutaj i tak jest Warszawa, jest Budapeszt, Londyn i tak dalej, Praga, czyli te najbliższe tutaj, o Moskwa. I powiem szczerze, że fajne to jest nawet. Natomiast, no niestety, ale to, to, to nawet nie, nie powiedziałbym, że to jest jakaś kwestia regionalizacji. Po prostu dzisiejsza oferta muzyczna nie, nie jest dla mnie. Także. <grym> nie leży ci. Tam nic, nic, nic nie, nie, nie leży mi, nie to nie znajduję. Nie ja nawet nie zaglądałem. Nikogo, nie nikogo obrażać. Absolutnie daleki jestem od tego, bo Augusta się nie dyskutuje, ale to, to nie są moje klimaty, nie? Także uh -huh. niby fajna playlista, ale. Miejsce siana jest w to Tak. Chcę powiedzieć w o, o. o o aktualnieniu aplikacji podcasty i w ogóle podcastów jako serwisu. <laughs> Widzę ten minę, to nic nie mówimy, dalej. Znaczy tak, <laughs> nie będziemy wstawiać explicit, natomiast... <laughs> Renek e... ma teraz te, te, takie, te takie... Swirly. No, sw swirly eyes, tak. <laughs> tak, bardzo dużo zmian Apple wprowadziło. Trochę chyba pochopnie część. Mhm. Aplikacja podcasty była aplikacją bardzo stabilną, bardzo... No po prostu działała zawsze i nie było z nią problemu. Ja co prawda nie, nie używam jej. Natomiast powiem szczerze, krew mnie zalewa, skoro muszę spędzać kilka godzin na szukaniu błędu, którego nie ma, ponieważ, nie wiem, na przykład nasz ostatni odcinek nie pojawił się w iTunesie przez prawie no dobra. Kilka godzin tam, no, no tam sporo, tak. Fidy mamy tak prawilny, jak... Myśli posła Czarnka. Nic się nie zmieniło, a nagle wypadliśmy. Połowa odcinków, no nie połowa, 30 odcinków nam wyparowało, losowych. Nowe się nie pojawiały. No Nakombinowali chłopaki bardzo i widać, że ten, ten backend chyba trochę robi bokami. I powiem tak szczerze i od serca, to wstyd, że Spotify sobie radzi lepiej z podcastami niż Apple. Też, też uważam, że o ile. Gdyby nie Apple, to pewnie podcastów by. No czy znaczy pewnie ktoś inny może by wpadł, no to tak, ale rzeczywiście jakby przetarli szlak i przy, przy, przez długi czas no, wspierając jakby platformę nieodpłatnie, y, zrobili dużo dobrego. Natomiast faktyczne teraz te, te zmiany czasami one są takie. Może my, jeśli nie mamy, nie, ma, nie mamy pełnego obrazu, może to gdzieś tam za, za rogiem jest. To, co ma się zadziać i to będzie dobre. Ale znowu jest to troszeczkę droga wzmękę, tak teraz? Tak. Także chodzenie po rozszerzonych węglach czasem. Także. Więc także nie bójcie się, nie bójcie się, nie będzie kompot migrował do jakichś płatnych planów. Poza tym. Swoją drogą właśnie. To no... nie bardzo się skleja, podejrzewam, że tak, jeśli chodzi o naszą wielkość rynku. Bo tak, jeżeli chcielibyśmy wprowadzić płatny kompot, to my musimy zapłacić tak jakby. Za. Przystąpienie do programu. Tą przyjemność. Tak, tak. Niby 20 dolców, ale, ale rocznie. Później wybieramy sobie kwotę, za którą wy, wy będziecie mogli subskrybować, z czego Apple bierze 30% przez pierwszy rok, później 15%. Trochę dziwne, że tutaj small business się nie łapie, no ale, ale niech i tak będzie. No jesteście ograniczeni tylko i wyłącznie do słuchania w Apple Podcast, a to jest moim zdaniem. No go dla, dla jakiejkolwiek usługi podcastowej. Nie, nie lubimy zamkniętych serwisów, nie będziemy się w to bawić. Ewentualnie, jeżeli ten serwis automatycznie sobie będzie pobierał, tak jak Spotify. OK. Natomiast ostatnią rzeczą jest dla podcasterów, moim zdaniem, to, żeby chcą, raczej uprościć swój workflow, a nie dodawać kolejny, kolejny jakiś klocek, który muszą zrobić w swojej układance, żeby opublikować odcinek. Tutaj trzeba wysłać wav'a albo flaka. Co dziwne, nie Alaka do, do Apple, i oni go hostują, i oni go wam udostępniają. Troszkę za późno, tak? Rynek sobie już poradził w jakiś tam sposób. Większość podcastów ma jakieś patronaty, ma jakiś sponsorów, czy, czy, czy inne metody mo monetyzacji. Nie widzę tak naprawdę powodu, dla, dla którego jakikolwiek podcast aktualnie działający miałby na to przechodzić. Jeżeli startujemy z czymś nowym, no można zaryzykować. Natomiast Ograniczanie tego, że na tym polega podcast, że możesz sobie tego posłuchać na czym chcesz. Mhm. Jeżeli ograniczamy to do jednego programu, jednej platformy, to przestaje to być dla mnie podcastem. Po prostu nie spełnia definicji podcastu. Tak, jeżeli podcastem nie jest audycja na YouTubie, bo ogranicza mnie tylko do tego, żebym słuchał tego na YouTubie. Tak. Podcast ma być słuchany na wszystkim. Ciąg dalszy. U... Zmian. Udoskonalenia 5G. Tutaj chyba najważniejsza rzecz to jest poprawa. Trybu inteligentnego transferu, tak? czyli co, to, co może mieć wpływ znowu na zużycie baterii. tak? Jeżeli mówimy o transmisji w sieci 5G, to chyba. I tam chyba jeszcze coś było z działaniem chyba karty tej, tego nanosima, nano tylko tego y... Sima. Sima że na niej też się udaje to włączyć, o ile dobrze pamiętam. Tak, tak, tak. tak. tak z nowości tak, tak. jeszcze jest y, wsparcie nareszcie do, dla kontrolerów do PS5 i Xbox Ser Series X, y, czyli nowe kontrolery, nowe pady również będą współpracować mm -hmm. z iPhone'em, iPad'em i nawet Mac'iem. Dokładnie. Kolejny, kolejny drobiazg, ale myślę sympatyczny, w mapach jest coś takiego, jak możemy wysłać osobie, do której się wybieramy. Etat, czyli, czyli szacowany czas przybycia. Tego, tego wcześniej nie było. Ja generalnie użytkowałem taką aplikację Glimps. Pamiętasz, wspominaliśmy o tak, niej, przy okazji oczywiście. Chyba odcinku o nawigacji, czy, czy o podróżach. Aha. Zresztą bardzo fajna i, i mimo wszystko dużo lepiej w wielu kwestiach się sprawdza, chyba niż w niż, niż tym Mapie Polskie. Tak, jeżeli, jeżeli chcemy tylko udostępnić taką informację, kiedy można się nas spodziewać. Ale fajnie, że to się pojawiło. Też y, niestety nie u nas, ale y, w Stanach na pewno pojawia się dodatkowa opcja raportowania sytuacji na drodze. Czyli jakiś, jakiś wypadek, policja, tak w sensie, w sensie radar, coś, coś ten desen, coś Czyli to mniej więcej to, co mamy w Janosiku. Póki co w mapach y, w naszym kraju to się nie pojawia. Także może przy jakiejś kolejnej aktualizacji. Przypomnienia też dostały drobne uprawki, takie jak, jak możliwość sortowania według nazwy, terminu i daty, chyba tam i jeszcze czegoś. Jeśli chodzi o iPada, to największą nowością jest to, że jeżeli mamy podpięte Magic Keyboard albo Smart Keyboard, to przy uruchomieniu jabłko nie będzie bokiem, tylko będzie odwrócone we właściwej orientacji. Mm. Więc myślę, że tutaj tempo zmian, które Mamy na iPad OSie jest y, niesamowite. Dobrze, to było złośliwe. Y, niezłośliwe będzie to, no wypuścili teraz, y, no już chyba, może już pewnie zamówiliście, y, jeśli jesteście ludźmi silnej wiary, nowego iPada, który tak jak w, nie wiem, w 2018 wychodził, ostatni, była ostatnia duża zmiana iPada, tak, no bo to, ostatnio to był ten, ten facelifting właściwie z lidarem i, i, i odblokowaniem jednego rdzenia GPU. I powiększeniem troszkę ramu. To był iPad, który wprowadzał na przykład USB-C, tak? Natomiast to była funkcjonalność, która zupełnie była kwiatkiem do korzuchach, skoro no, nie dało się do tego nawet podłączyć Pendrive'a. Mamy teraz identyczną sytuację. no Nie będziemy musieli długo czekać do tego WWDC, ale aktualnie to jest sprzęt, który naprawdę pojedyncze procenty osób, które rzeczywiście pracują z mediami na iPadzie. Czy z projektowaniem, czy z grafiką, no ale generalnie z czymś, z czymś dużym medialnym, to one zobaczą jakiś tam przyrost prędkości pracy tych urządzeń. Natomiast dla reszty, ja szczerze mówiąc, nie widzę zastosowania, więc tutaj bardzo czekamy na WWDC i bardzo, bardzo, bardzo liczymy, że, że tutaj zmiany będą uzasadniały wsadzenie tak mocnego procesora, bo na razie nie ma ku temu poza jakimś tam marketingiem i, i, i na zasadzie, patrzcie, my możemy. To nie ma to, mamy, zapas. nie ma, mamy zapas tak, tam jest. Na mocy już był. W 2018 w 2021 ten iPad dalej ma za dużo mocy w do większości zastosowań. Więc tutaj nie widzę niestety powodu, ekran super, tak fantastyczny, możemy się zachwycać. Trochę, trochę bolesna jest kwestia tego, że on jest grubszy i nie pasuje klawiatura. No, ja się troszeczkę bawię ostatnio w projektowanie 3D, i wiem, że pół milimetra to jest bardzo, bardzo dużo. To jest bardzo dużo, to nie jest tak, ale z drugiej strony, jakiś pipeline, coś mogli wiedzieć, zrobić od razu trochę, trochę szersze, tak, żeby to jednak, jednak wchodziło. No, no, niestety nie. No, ja troszeczkę odbiegłem od tematu, widzisz? się znaczy, wystoi ja generalnie tutaj odnośnie aktualizacji AESA to praktycznie skończyłem, dlatego, że no, niestety takie rzeczy jak CarPlay nawet nie jestem w stanie zweryfikować, więc m, tak sobie po prostu pominę. Myślę, że chyba, O mogę się mylić, ale trudno właściwie stwierdzić, jaki procent naszych słuchaczy wykorzystuje CarPlay i, i docenia te, te kolejne aktualnienia. Mogą się zabrać głos. Także bardzo chętnie yy, poznamy, tak. Zapraszamy, zapraszamy, tak. Jeżeli coś rzeczywiście wam... Yy, no jest też sporo bugfixów, no właściwie... Pół strony backfixów, pewnie jakieś luki w Safari znowu i, i inne takie. Natomiast trudno tutaj. No zawsze, zawsze te aktualizacje, te, te, te podstawowe, przynajmniej warto, warto instalować, bo one rzadko coś psują. Wychodzi ich teraz dużo, dość często są, więc, więc w sumie fajnie, tak? no bo mamy mieliśmy 14, czy to jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, właściwie szósta, szósta wersja iOS-a, którą, którą dostaliśmy od Apu. No dobra, to co? Przechodzimy do Big Sur. Tak, tak, tak. Przejdźmy do Big Sur. No dobrze, no znaczy, się. Które, które z tych zmian ty zauważyłeś w ogóle? Czy zauważyłeś jakieś? No bo instalacja przebiegała dość długo, przynajmniej u mnie. Wiesz co to? podejrzewam, że spowodowane jest tym, mogę się mhm. mylić, natomiast z tego, co jak to wygląda aktualnie, to cały system jest ściągany od początku. Czyli ściągasz 6 GB, instalujesz się 6 GB z racji tego, że jest podpisane. Widać, Apple nie zdecydowała się jak na razie na tą Delta Update, tak? Mhm, czyli system jest po prostu wymieniany na nowy. No z mamy sobie, mamy sobie dyski SSD, mamy APFS, więc możemy powiedzieć, o, słuchaj, robimy sobie nową partycję i uruchamiamy się już całkowicie z nowej partycji. Czy da się to zrobić przez kopiowanie dyferencjalne, czyli różnicowe? No tak, oczywiście. Podejrzewam, że większość studentów pierwszego roku informatyki sobie z tym poradzi. A czemu nie jest to wprowadzone? Nie wiem. Może tak jest bezpieczniej, na pewno jest tak bezpieczniej, bo jest mniej ruchomych elementów, ale z drugiej strony zmuszanie użytkowników, żeby, żeby ściągali jednak dość dużo danych. No nie wszyscy mają te, te dane nielimitowane. Tak? Czasem, czasem to troszeczkę schodzi się. Jest troszeczkę słabe. Tutaj będę, będę sobie narzekał na Apple ale z drugiej strony ja wolę i tak aktualizacje polskie niż Microsoftowe, które. No chociaż robisz raz i jest, a nie cztery razy i ciągle coś właśnie. nowego. Dokładnie. A przy okazji tutaj nie masz tak, że przynajmniej u mnie to jest notoryczne, tak, że uaktualnienia Windowsa gdzieś tam niby w tle się wczytują, ale oczywiście one się nie zainstalują dopóki nie będzie restartu i tak dalej. I w międzyczasie okazuje się, że część funkcji na przykład zaczyna przestać działać, tak? Mhm. I, i, I wręcz Cię to przemufa do, do, do wykonania restartu instalacji tych walktłań. No ale do mnie już taka dygresja. A Ty zobaczyłeś jakieś zmiany właśnie w macOSie? Czy ja zobaczyłem jakieś zmiany? Powiem Ci, że nie. No w sensie jakby te zmiany, które są też na iOSie, tak? typu mm. y to co widać w podcastach, w Apple Music to tak. Obsolite. Czy, 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 y czy, czy emotki, tak. Y natomiast... Y no tak, AirTaga nie mam, w związku z czym też opcji wyszukiwania przez lokalizator nie jestem w stanie jeszcze zweryfikować. Posiadam jeszcze komputer na Intelu, a nie na Apple Silicon, w związku z czym też nie mogę sprawdzić interesującej zresztą funkcji, czyli wsparcia, czy obsługi gier z iOS, -a, iPadOS -a na Macu za pomocą klawatury myszy i gładzika. Jest to jest możliwość jakby wyboru, to się nazywa Touch Alternatives, tak? Mhm. I, i, I to ja Ciebie poproszę, żebyś Ty sprawdził na, na swoim Macu Mini m 1 i wtedy może wypowiem się. Mhm. Zobaczymy, jak, jak to jest, jak to, jak, czy to fajnie działa, czy jak to działa w ogóle. Też Maci zem 1 dostały hibernację, czyli tutaj widać, że mhm. Apple bardziej pracuje nad tym, żeby jakby dopieszczać tych, tych świeżych klientów, i dopieszczać te systemy, które, które powiedzmy niedawno wprowadzili niż, niż, niż całą resztę. W gruncie rzeczy nawet dobrze, no, te intele są już doszlifowane od, od wielu lat, więc tutaj, tutaj fajnie, że powiedzmy podejrzewam, że rzeczy, z którymi nie zdążyli na start Apple Silicon po prostu po kolei wprowadzają, nie czekają ze wszystkim znowu do startu następnego systemu, tylko pojawia się to jakby na bieżąco. Dokładnie. Jedną z rzeczy, której nie sprawdziłem, bo jeszcze, szczerze powiem Ci, nie miałem jakby okazji, ale która uważam, że jest zawsze bardzo pożądana, to jest zwiększenie jakby kompatybilności Safari, tak? Czyli wsparcie dla formatów audio i wideo, czyli WebM i, i Vorbis, mhm. bo, bo zdarza się, że, że taki content gdzieś tam jest na witrynach no i wtedy Safari klęczy, tak? Szczególnie takich bardzo open source'owych. Tak, tak, tak. Mhm. I to w zasadzie chyba wszystko. No, oczywiście też wsparcie jest dla kontrolerów tych nowych mhm. od y, PlayStation i Xboxa. Dokładnie. I to w zasadzie tyle. Także powiem szczerze, że dużo zmian, jak, jak na y, zmianę numerka po kropce, tak? W, tym, w, pierwszej, w pierwszej kolejności zaraz. To, to chyba nie ma, nie? No tutaj wyraźnie pierwsze skrzypce grał iOS. Mhm. I to, to widać, tak, że na iPadzie można było powiedzieć kilka słów, o Macu kilkanaście no, o zegarku, za chwilkę pewnie, to też tam dużo nie będziemy mogli powiedzieć. Szczerze ci powiem, a to możemy do tego przejść, bo fakt, fakt, faktycz, Faktycznie, jeżeli chodzi o oczu o, o US, tak? Czyli mhm. do zmiany w, w systemie na, na zegarek, no to chyba najważniejsza taka no to jest to, że się dogaduje, że po prostu pomaga otwierać, odblokowywać iPhone'a. Mhm. No i to w zasadzie. W zasadzie wszystko, tak? No bo Apple Fitness Plus u nas nie ma. Nie ma. W związku z czym nawet te zmiany, które tam są, nie, nie bardzo. Wsparcie dla ECG, czyli do EKG, przepraszam, w Australii i Wietnamie, no to się raczej... Nie, nie wybierasz się. Nawet, y, nie wybieram. Także tutaj to faktycznie... No nien... i tam z Bluetoothem się zmieniło, że, że można... To też jest w iOSie, można zidentyfikować, że... Czasem jest taka sytuacja, że nie wiem, masz jakiś nie wiem, system w samochodzie i w jaki, jak on ma zdefiniować to urządzenie. Tak łączysz się i on nie wie, czy to są słuchawki, czy to jest. Można po prostu dostosować, dopisać na stałe profil. A, a czy ta klasyfikacja urządzenia, czy co to jest. Mhm. No to, to, jest, to, to jest też coś, co coś, coś trafiło do iOS-a, to, to, to i trafiło tutaj. No to może się przydać, jeżeli ktoś miał problemy właśnie z parowaniem. Nie wiem, samochodu słuchawek, czy coś, jeżeli się niewłaściwie rozpoznawało, to tutaj mu to pomoże. Mhm. No i TVOS. TV -OS. I tutaj ten TVOS to tak też w zasadzie. Znaczy nie, no, najbardziej chyba spektakular spektakularną cechą to jest możliwość wykorzystania iPhone'a z Face ID do kalibracji kolorów już w, w Apple TV czwartej generacji, czyli, czyli Apple TV HD no mhm. i, i, i wszystkich nowszych. Powiem tak, działa to, w sensie proces się odbył. M Miga, ale... mruga, uśmiecha się. Miga, mruga, dokładnie. Natomiast y, chyba mój telewizor, który jest, y, nie jest jakaś tam wysoka półka, ale powiedzmy nie firma Krak, bo jakaś tam siba. A to nie po szybie. Ja nie zauważyłem znaczącej, w ogóle nie zauważyłem jakiejś różnicy, jeżeli chodzi o zmianę w kolorach, żeby to było nie wiem, cieplej, zimniej i tak dalej. W związku z czym, albo Telewizor jest dobrze skalibrowany, jeżeli chodzi o, o tą przestrzeń barwną, albo tak nie do końca chyba to jeszcze działa. Ja akurat nie miałem niestety czasu jeszcze do tego przysiąść, a na pewno, na pewno to przetestuję, czy ze starym, czy, czy z nowym Apple TV. Zobaczymy, co, co, co jutro przyniesie, bo nagrywamy 29. Więc jesteśmy przed zakupami potencjalnymi. Tylko jedna rzecz, o której mało osób mówi wprost, a, a warto sobie to jak gdyby zaznaczyć, żeby też podchodzić do tej funkcji z pełną świadomością jej ograniczeń. Mhm. Jeśli macie ustawiony kontrast, jeżeli macie ustawioną jasność, jeśli macie ustawioną temperaturę barwową na telewizorze, to on tych zmian on w tę funkcję nie wejdzie. Tak? On dostosuje obraz, który generuje Apple TV. Do tego, w jaki sposób macie ustawiony telewizor. Więc tutaj też te cuda mogą być ograniczone. To znaczy, jeżeli rzeczywiście ustawimy go jakoś zupełnie bez, bez ładu i składu, no to on tam będzie się starał poprawić. Natomiast w miarę tego, jak jest ustawiony, dalej lepiej mieć ustawiony, moim zdaniem, telewizor dobrze, fabrycznie, przez ustawienia matrycy, niż yy, zmieniać obraz, który do niego wysyłamy. Pamiętajcie, że jeżeli macie ustawione takie te, te, te tryby demo mode, czy showroomowe, czy takie te, które sklepowe, tak to nazwijmy, to należy z tego zrezygnować, bo one raz, że są męczące dla matrycy, męczące dla oczu, no i to nie wygląda naturalnie. Jest tutaj cudów, nie oszukuj, nie, nie spodziewajmy się, powinno być lepiej, ale to jest jak gdyby dostosowanie czegoś, co już jest, musimy i tak zrobić, zrobić ręcznie, czy przy pomocy specjalizowanych do tego urządzeń czy ludzi. Dokładnie. I teraz popraw mnie, jeżeli się mylę, ale przede wszystkim wydaje mi się, że, nie, że niektóre modele, zwłaszcza te bardziej zaawansowane, posiadają taką funkcję, która jest czujnik oświetlenia i mhm. on też zmienia pewne parametry wysyłania obrazu, zależnie od tego, czy mamy jasno czy ciemno w domu, więc to też będzie miało wpływ na, no, na to, jak, jak ten obraz wygląda. Więc tak. tutaj to trzeba brać w poprawkę. Natomiast sama funkcja tego te, 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 balansu kolorów ona nie zadziała, jeżeli załączona jest funkcja Dolby Vision. O. No, trzeba ją wyłączyć. Dopiero wtedy to się uda. Ciekawe. Nie wiem, czy potem można załączyć, czy jak to, jak to wpłynie, <laughs> ale generalnie jest taki wymóg. Jak masz, ja nie mam, mój telewizor jest za biedny, więc, więc nie ma Dolby Vision, ale jak masz w twoim, to sprawdź to wtedy. Potwierdzisz albo zaprzeczysz Chyba ma, ale co ja tam wiem? Nie mam czasu na telewizor. No dobrze, to przelecieliśmy nowości. Tak, bo tutaj jeszcze co, no wsparcie dla kontrolerów, no bo tutaj mamy tak Arcade. Apple Arcade, no to. No to tak jak w całej reszcie właściwie. No dokładnie, także tutaj nie ma w zasadzie też specjalnie o czym o czym mówić. No Apple Arcade ostatnio dostało trochę odgrzanych kotlecików. Nawet fajnie, tak? Takie te stare gry w wersji, wersji plus się pojawiły. Te, które znamy i lubimy tam, nie wiem, jakiś cut the Rope czy tego typu, zawsze to jakaś treść. Też jest App Tracking transparencji Na Apple TV? Mhm. Hmm. Patrz pan, jakie powymyślali. No. Nie, no, fajnie, fajnie, bo to powinno być spójne na. Mhm. Across the whole ecosystem. No dobra, to jeżeli chodzi o software, to tyle. Powiem szczerze, że z takich rzeczy, które ostatnio. Się przewinęły mi przed oczami, tak, przeglądając tutaj internet, czy, czy, czytając jakieś, jakieś newsy, to bardzo byłem zdziwiony wynikami. Znaczy, ja, wiesz, wszyscy mówią, o kończy i w ogóle, ale tak naprawdę to jest, to jest szok. Wiesz, ja nie jestem osobą, która siedzi w tym, ani nie aspiruje do bycia jakimś wiesz, analem od tych, od tych rzeczy. Podobno to jest chyba najlepszy, najlepszy drugi taki kwartał od. Wielu lat. Uh -huh. I co jest ważne dzięki Apple Silicon, maki, sprzedaż maków wzrosła o 54%. No to jest bardzo dużo. No to jest od cholery, tak? Z tego, co kojarzę, tak, bo to jest nie, nie, prawie 89,6 miliarda dolarów. To jest w ogóle cały, cała, cała. Cała tak? Przychód? Przychód, tak? Czy obrót? Nie wiem Jak to tam. Przychód. Revenue, przychód. Przychód 89, tak, 89,6 miliarda, a w zeszłym roku, w drugim kwartale to było na poziomie 58? A taka ciekawostka, Marku. Tak. Oczywiście to jest tam bardzo bardzo z grubsza. Wiesz, że Microsoft robi między innymi surfacy, robi jakieś takie, też robi hardware mhm. tak, pc owy Jak myślisz, jak to jest w porównaniu z Apple? Tak piraze oko w sensie wielkości rynku. Jest to podobne mniejsze większa. Jak, jakbyś zgadywał. Wiesz, jak dla mnie, to, to, to jest ułamek. No, Apple nie ma dużego udziału, ale tam to, są, to jest w ogóle kosmetyka. Microsoft ma jedną dziesiątą tego co Apple. Tak, pira oko, więc to jest rzeczywiście butikowy producent, aczkolwiek. Sporo się go widzi w mediach, pewnie więcej w mediach niż w życiu. To można by że posiadanie takiego Surface'a to jest prawie taki. Taki lans czy taki, taki prestiż? Jak posiadanie czy coś, Vertu, Vertu taka firma? co to robiła takie. Było kiedyś coś takiego, telefony. Wysadzane kamieniami, telefony tak. tam i tak dobrze, dobrze mówię? A w środku Nokia, tak. No, to mniej więcej chyba tak to wygląda. Wiesz co, ja tak nie powiem, bo ja kilka takich mam klientów z takim, więc to jest bardzo fajny komputer. Ale nie twierdzę, że jest zły, ale są lepsze. No tak. Tak. Natomiast ja tutaj muszę przeprosić, bo oczywiście popełniłem błąd. To 54% to nie, jest, to nie jest wzrost sprzedaży MAKów, tylko ogólny, tak? Jakby w, w sensie to, to 54% to jest właśnie więcej w stosunku do tego, co było w zeszłym roku, w drugim kwartale, ten przychód. No wszyscy Natomiast... producenci elektroniki za. Mhm. Przepraszam. Większość producentów elektroniki zanotowała wyraźny wzrost. Ci, którzy zanotowali, nie, go nie zanotowali. <laughs> Intel. To raczej są na straconych pozycjach, bo no, z racji pandemii, z racji, no, Intel trochę, trochę stracił tak na rynku serwerów. No, to tu i można wybaczyć, no, trochę, trochę tej, tej, ten rynek akurat troszeczkę przystopował, ale konsumencki czy, czy biznesowy dalej, no, skądś mamy ten niedostat, niedostatek układów scalonych, z którym nawet ja się już spotkałem. W kilku, w kilku momentach yy, i dowiedziałem się, pan, wie pan co, pan kupuje te komputery, bo to jeszcze są od maja, to będą droższe, albo w ogóle nie będzie. Taka firma komputerowa wyskoczyła ostatnio do mnie, taka na H i kończąca się na P, mhm. z, taką, z taką wiadomością nieoficjalną, więc dzieje się i, i jeżeli tutaj Apple jest w stanie, no podobno... W, Około 40, do 40% produkcji TSMC to jest Apple, mhm. więc jeżeli oni sobie tutaj dobrze ten rynek, dobrze, tego, dobrze dogadali z tym producentem, no to mają szansę na to, żeby, żeby nie mieć dalej kłopotów z produkcją, sprzedażą. Jest to, otworzyłem tutaj dokument na, na witrynie Apple i tutaj faktycznie mogę teraz podać te, te wartości Nie. w porównaniu te, te, ale, ale poczekaj, 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 bo to jest, to jest ciekawe. 89,6 miliarda w, w tym kwartale, tak tegorocznym, rok temu 58,3. Spora różnica, tak? To jest, to jest, to jest całość. Mhm. Natomiast maki, bo, bo no na makach mi zależało, żeby to zwrócić uwagę, jak bardzo Apple Silicon pomógł. W zeszłym roku to było 5,3 Miliarda przychód w tym roku 9,1. Prawie dwa razy. Prawie tak. dwa razy. To jest szok. 70% tak mniej więcej tak? wychodzi tam. No pewno. drogo sprzedają jej tyle, no? No, <laughs> no ale to, to tylko powiem, potwierdzasz, że ten kierunek, że warto było jak zaryzykować, tak postawić na, na, na tę jedną kartę, bo to było dosyć ryzykowne. No tak. Tak, tak, tak. tak. No dobra. To co, idziemy dalej. To ja mam taki, taki temat, który zagadkowo napisałem, którym filmom można zaufać, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo i na co uważać. Mhm. O co mi chodzi? I, bo to jakieś takie pytanie gdzieś tam, gdzieś tam się przewijało, przewinęło ostatnio i chciałem wyrazić swoje zdanie w temacie. No bo złośliwi twierdzą, że wszyscy mają błędy, wszyscy wypuszczają poprawki, wszyscy wypuszczają krytyczne poprawki, na wszystkich są błędy z z zero day. Więc yy, to jeden pies. Tak, czy kupimy, nie wiem, Microsofta, czy kupimy Apple, czy kupimy, nie wiem, Cisco, czy kupimy Della, czy kupimy HP, czy jakąkolwiek inną firmę, to każdą z nich, na no, każdej z nich były włamania i to właściwie nieważne. Można kupować chińską tandetę i, i tak, i tak ktoś się tam albo już dostał, albo zaraz dostanie. No, jestem troszeczkę prawdę, jakieś takie ziarnko, jednak to. To jak sobie producent, możemy przyjąć, tak, wszyscy mają podatności, wszyscy u wszystkich, wszystkich pracują ludzie, wszyscy ludzie popełniają błędy, więc to się będzie działo. To się będzie zdarzało, niestety. Kwestią krytyczną jest to, jak sobie dana firma radzi z wyjątkiem naruszenia bezpieczeństwa. Czyli, jeżeli już to mleko się rozlało, to co robimy, żeby posprzątać? Bo nie jest tutaj przykładem wzorcowym, Ponieważ Apple y, często stosuje metodę strusia. To znaczy, nie mówimy, co jest, ale będzie dobrze. Ma to swoje zalety, bo, bo nie publikują jak gdyby informacji o swoich błędach, raczej po prostu informują o, o poprawkach. Tak? Nie, nie ma tam dogłębnej analizy wyjaśnienia, skąd się to wzięło, jak to zostało rozwiązane. Może nie wszystkim jest to potrzebne, ale te błędy są sukcesywnie, sukcesywnie łapa, łatane. To, na co moim zdaniem należy uważać, i to jest taka czerwona, wielka czerwona flaga, to to, czy kiedykolwiek dana firma została złapana na używaniu wbudowanych haseł. Czyli mamy na przykład sobie, nie wiem, router, mamy sobie jakiekolwiek urządzenie sieciowe i producent sobie zaszywa w nim hasło super tajne, do którym on będzie miał dostęp do. Do tego urządzenia, żeby je naprawić, żeby coś tam pozmieniać w konfiguracji. To jest, nie można czegoś takiego robić. To jest, tak jak mówiłem, wielka czerwona flaga, i takich firm należy unikać. Drugi firmami, które moim zdaniem trzeba unikać, to są firmy, którym zgłaszane są błędy przez yy, hakerów, przez osoby, powiedzmy, dobrych hakerów, tak? Te white hatów. To jest hakerów z sumienimi zasadami. Tak, że. Daje, daje się takiej firmie zwykle 90 dni na to, żeby załatała daną podatność, skoro jeżeli to nie jest podatność, która już jest aktywnie wykorzystywana gdzieś, tak? czyli nie zobaczyliśmy, o, coś tutaj dziwnego nam się dzieje na routerze, zobaczmy, co się dzieje, a, ktoś nam hakuje tam, nie wiem, router czy żarówkę. No to znaczy, że to już działa, to już się dzieje, no i taki błąd należy poprawić natychmiast, bo ktoś już go wykorzystuje, ktoś nam się włamuje, co sekunda ktoś, ktoś nowy pada ofiarą tego. Więc to należy jakby momentalnie publikować. No i tutaj niechlubnym przykładem jest Microsoft i Dura w z którą czekali chyba dwa miesiące, mimo że, że była używana. To taki wielki policzak, moim zdaniem, jeżeli chodzi o Microsoft, no ale każdemu się zdarza. Podobnym problemem ma akurat Kunap, który przypadkowo się tutaj w gruncie rzeczy pojawiał, nie ma w związku z synology. KUNAP od trzech miesięcy ma jakieś podatności, których nie chce załatać. Od ponad trzech miesięcy firma, która to zgłosiła, opublikowała informacje na razie o tym, nie opublikowała kodów źródłowych. Aktualnie to troszeczkę niebezpieczne jest trzymanie kunapa na zewnątrz, bo, bo ma otwarte podatności, tak, których, których firma nie chce, nie może, nie umie załatać. No to, jest, to jest również. No, no bardzo złe, tak? No jeżeli mamy urządzenie sieciowe i, i ktoś się może na nie zalogować i nam zaszyfrować dane, no to, no to no, no nie, no nie można dopuścić do czegoś takiego. Więc tutaj diabeł tkwi w szczegółach, tak? To, to, to nieważne, ile zgłoszono błędów, ile ma ktoś poprawek, bo czasami, nie wiem, tam się mówi o najgorszy, tam miesiąc w security, bo Microsoft co, co, co miesiąc wypuszcza ten patch, Tuesday jest, tak? Czyli Czyli łatany wtorek, drugi wtorek miesiąca i raz, raz jest 40 błędów, raz jest 70, raz 150. To nie jest ważna ilość tych błędów, ważne jest to, jakie są te błędy i jak szybko zostały załatane. Najmniej będą mieli błędy błędów ci, którzy naj, najmniej robią, więc tutaj, tutaj tak, to, tak to wygląda. To jest taka moja troszkę pogadanka na, na temat, ale y, chciałem tutaj wyjaśnić. A, a jest jakiś, jakiś ranking takich firm? Które powiedzmy są opieszałe, można byłoby ewentualnie gdzieś dowiedzieć się, bo Ty no, rzuciłeś tam w sumie kilkoma nazwami, ale tak naprawdę. Wiesz, co nie kojarzę chyba, ale poszukam. Jak, jak znajdę, to, to jak najbardziej umieścimy w, w opisie odcinka. No bo de facto wiesz, Czary no, Kowalski są skąd ma taką wiedzę czerpać, tak? Jak ma wiedzieć? Mhm. No poza słuchaniem kompotu. No, nie zawsze zdążymy ze wszystkim, niestety. No właśnie. Dobrze, to wiesz, ja mam jeszcze takie, taki inny temat, być może chyba, znaczy, chyba to będzie ostatni, który dziś poruszymy. Troszeczkę wbiegłe w mrowisko, ale z taką nadzieją, że nasi słuchacze trochę się aktywizują w komentarzach, w sensie, no, czy na, na Twitterze, czy po prostu napiszą do nas może maile. Mianowicie kwestia całkowitego. Kompletnego przejścia na, na, na platformę Apple. Czy da się dziś funkcjonować bez Windowsa? Ale tak kompletnie. Ja wiem, że są osoby, które się tym helpią, faktycznie dają radę, ale często może to być związane z tym, że jednak rezygnują z pewnych rzeczy. Tak? Więc pytanie do Ciebie: czy, czy są sytuacje, w których Ty jesteś zmuszony jednak korzystać z Windowsa? Bo z tego, z tego co, 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 co ja mam do czynienia, no to oczywiście tam się wypowiem za chwilkę. Sprawdziłem, bo generalnie chyba największe problemy są, jeżeli prowadzimy firmę, tak? Bo niestety trzeba pewne jakieś, nie wiem, raporty, typu właśnie płatnik, czy, 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 czy jednoli, jednolity pik kontrolny. Takiego programowania klienckiego na MacOSA do takich usług nie ma. Wydaje mi się, że nie. No właśnie. Y jakiś czas temu miał powstać Janosik. Jako taka alternatywa otwarta mhm. do płatnika, ale z tego co widziałem tam na witrynie produktu, to chyba umarł, bo to dawno nie było jakichś uaktualnień. Więc stan na, na, na dziś jest taki, że przynajmniej w, do, do takiego celu, właśnie jak, jak wysłanie deklaracji w płatniku, czy, czy wysłanie tego, tego pliku kontrolnego, który jest wymagany teraz, bo chyba tam od 2000 bodajże 2016 roku. Jakoś tam, w dwóch firmach i potem to schodziło coraz bardziej. Więc uh -huh. jeżeli prowadzimy firmę, to no jest kiepsko, tak? Zwłaszcza, że część rzeczy nie da się nawet zrobić pod chyba na maszynie wirtualnej, bo gdzieś tam, albo mówi się da, ale jest to. Jest nie, tam, na maszynie wirtualnej się da. No, pod, y ale jest to dosyć problematyczne z uwagi na certyfikaty i inne rzeczy, to tam zwykły Kwarek Kowalski nie postawi sobie wirtualboxa i to mu nie zadziała od ręki, od strzału uh -huh. Więc i, i są. Rzeczy, które da się zrobić, ale no też wymagają wiedzy albo po prostu finansów, bo trzeba komuś zapłacić, kto, kto za nas to zrobi. Zgadza się. Fajnie, że e i wszystkie te kwestie podatkowe są już właściwie przez przeglądarkę robione tak, i działają, tak, tak. Y, działają wszędzie. Konto pacjenta również, czyli taki powiedzmy mhm. szary Kowalski, nie prowadzący działalności, w gruncie rzeczy sobie poradzi. Problem się robi właśnie z tymi. Funkcjami, nie daj Boże, jeszcze podatkowymi, albo, albo gorzej, jeżeli to będą kwestie celne. Mhm. Tutaj również są, jest specjalne oprogramowanie, czy, czy, czy specjalne jakieś tam pliki, które musimy wysyłać, i no, nie, ma na to, nie ma na to narzędzi. Pytałeś się, gdzie ja y, muszę używać Windowsa. Muszę jak muszę. Przyzwyczaiłem się do prowadzenia magazynu pod Windows. Mam po prostu uruchomioną. Aktualnie maszynę wirtualną, y, która sobie tam zawsze chodzi, gdzieś, gdzieś w tyle, do której mogę się zdalnie połączyć przez, przez VPN-a i no, na iPadzie czy, czy na Macu, czy nawet na opartego na iOSie jakąś tam fakturę wystawić, wysłać PDF-a. Więc to trochę dla wygody, trochę też y, względy ekonomiczne zaważyły, bo to była moim zdaniem najtańsza opcja mhm. i najbardziej kompletna. Bo oczywiście są programy do fakturowania. Dokładnie, na przykład faktura z K7 demokratycznej. Miłoszowa, be. dokładnie. Tak, tak. Pozdrawiamy. Czy Makoskop tak ma też maktura, tak takie oprogramowanie. Mhm. A, także faktycznie to są programy do faktur, tak? Tam nie ma gospodarki tak, magazynowej, tak, tak, tak. więc to mi, to mi troszeczkę by tego tego brakowało. Jest chyba I firma w przeglądarce działa, tak? Także tam chyba jeżeli dobrze kojarzę. Da się, da się, ale wiesz, no ja już też jak już się przez 10 lat coś robi, to, to trudno. Jest. Ten opór jest jak gdyby większy. No, nie mam po prostu motywacji do, do przewrzucenia wszystkiego no, do innego systemu, uczenia się go, więc trochę tak, wiesz, siłą rozpędu jadę, mhm. ale to, co się bardzo często przydaje i jest wymagane, to jeżeli musimy wygrać firmę do jakiegoś dziwniejszego urządzenia, jeśli musimy się połączyć z jakimś urządzeniem przez jakąś natywną aplikację i go skonfigurować z, z jej poziomu. Czy to będzie jakiś tam, jakiś tam terminal, czy, czy połączenie rs jakieś coś takiego, no tutaj można. Albo, al, albo twój ulubiony Spinrite. Albo mój ulubiony Spinrite zgadza się. Znaczy no, to, to jest dosowy, to, to nawet nie, nawet nie Windows. <grym> będzie nowa wersja Nomen no, 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 Omen, pierwszy raz chyba po, po tam 15 latach. Czy, czy więcej nawet. I Steve nad tym, nad tym właśnie pracuje. Ale tak, no to dobrze, dobrze trafiłeś. No, sporo narzędzi diagnostycznych, takich rzeczywiście nisko, poziomowych. No to jest albo, albo Windows, trochę jest analizy sieci, no to jest Linux. Łatwiej je uruchomić, więc mam tam jakiegoś takiego Raspberry Pi'a gdzieś tam zwykle koło siebie, że jak trzeba coś przeanalizować, to no jest Debo, jest sporo, sporo różnego oprogramowania na Maca, no, jednak tutaj no, są po prostu platformy, które są do tego lepsze, wygodniejsze, szybsze i tak dalej. Więc mi w gruncie rzeczy teraz to trudno byłoby sobie poradzić bez maka, tak? Bo jestem już bardzo przyzwyczajony do, do specyfiki pracy, czy do skrótów, mhm. czy do pewnej organizacji, nawet myślenia troszeczkę, ale myślę, że każdy system operacyjny ma swoje miejsce i tutaj. No ja jestem jakiś taki agnostyczny trochę. Myślę, że każdy ma, tak jak mówiłem, każdy ma swoje miejsce, każdy w czymś jest lepszy. Nawet Windows ma swoje zalety jakieś i, i fajnie móc używać wszystkiego. No widzisz... I, Łączmy, mi... a nie dzielmy. Dokładnie. Znaczy ja też jestem, zawsze byłem zwolennikiem rozwiązania Uh -huh. hybrydowych takich, dostępnych na, na wiele platform. Ja zdaję sobie sprawę, że często jest to troszeczkę, narzuca pewne ograniczenia, tak? Oczywiście. Bo powiedzmy, nie da się, jeżeli platformy oferują inny zestaw możliwości, no to wiadomo, że dedykowana wersja, która jest dostępna tylko na, na danej platformie, ona może lepiej skorzystać z tego wszystkiego, tak? No ale uh -huh. umówmy się, jeżeli, jeżeli to nie są Programy rozrywkowe, czy, czy nie wiem, powiedzmy jakieś tam, nie wiem, wideo, czy tak dalej, gdzie to i tak jest uh -huh. inne przeznaczenie. Tak? My mówimy w tej chwili, jeżeli chodzi o, o firmy, to mówimy o czymś, co tak naprawdę prowadzenie firmy, działalności, podatki, i tak dalej, to jest coś, co tak naprawdę nam nie jest potrzebne. To państwo nas, nas, ściąga z nas, nas haracz, więc chociaż mogliby się postarać i dostarczyć się te narzędzia. Tak, żeby niezależnie od platformy każdy mógł to prawda. im ten haracz, ten tęden oddać, tak? No w tym momencie no to powinny być to raczej aplikacje webowe, tak? No bo, dokładnie. Bo mamy w ten sposób pełną agnostykę i, no i to jest najtańsze tak naprawdę do utrzymania, tak? No bo utrzymujemy jedną platformę yy, i tyle, tak? Nie musimy się martwić yy, o szczegóły. No pewnie nie wszystko się da w ten sposób. Fajnie bardzo mnie cieszy, na przykład, że jest aplikacja mhm. EDO, tak? Elektroniczne do osobisty, tak, która. Pozwala, jeżeli posiadamy również na przykład dowód z warstwą kryptograficzną, jak to się ładnie mówi, tak. podpisywać dokumenty czy logować się do, do profilu zaufanego, tak. Miejsc, gdzie wymagany jest tak, wymagane profil zaufany. Naprawdę super to działa, że na iPhone'ach to po prostu bez zamknięcia. Naprawdę perfekcyjnie przygotowana aplikacja. Że oby takich więcej było. Także z mojego punktu widzenia, tak, bo ja. Zatem pytanie tobie odniosłem się jakby do tych aplikacji typowo nastawionych na prowadzenie firmy. Natomiast faktycznie dla mnie, jeżeli chodzi o moje prywatne zastosowania, to mi tak naprawdę rzeczywiście Windows nie jest potrzebne. Mhm. I świetnie się realizuje wszystkie, wszystkie swoje. Nawet Excel daje radę na Macu. Tak, tak. Na szczęście no, no składnia, wszystko, wszystko działa, nawet skrypty działają. W sensie Visual Basic i makra i tak dalej, mhm. więc, więc to. To jest inny poziom, Bo Pomijam fakt, że Excel, powiedzmy, 98 zajmował jedną setną miejsca i chodził, radził sobie lepiej wbrew pozorom z dużą ilością danych niż ten dzisiejszy. Tak? To, jest, to jest przerażające, jak to spuchło i jak stało się, biorąc pod uwagę prędkość naszych urządzeń, jak to stało się mulaste. To, to mnie przeraża. Natomiast no, nadal uważam, że jest to po prostu perełka, tak? jeżeli chodzi o arkusze kalkulacyjne i. I zdecydowanie jakoś, no nie widzę alternatywy. Ale o alternatywie dla ofisa będziemy mówić też niedługo. Tak? W Office. Ach, tak, będziemy mówić. Widzisz, masz rację. Masz rację, Marku. ale nigdy się nie powiemy, o czym tu będzie dokładnie. Mhm. No to co? Na zakończenie pytanie takie takie już, które być może będzie pytaniem merytorycznym, bo ja nie znam odpowiedzi, a nie chcę bawić się w spekulacje. Na pewno słyszałeś o tym, że niejakie hakerzy tak, Revil, tak, udało im się dostać do Quanty, do, do, do Quanty tak, i Quanta je holała, stwierdziła, że nie zapłaci, no to uderzyli wyżej do Apple, grosząc, że jeżeli tam nie dostaną kasiory, to upublicznią plany, tak, jakieś, jakieś mhm. te, te, które udało mi się zdobyć, powiązane z, no, z nowymi produktami Apple. Mhm. I sprawa ucichła. Nagle. Okazało się, że, że sprawa ucichła. Ciekaw jestem, jak to im się udało zrobić. No albo zapłacili, albo spotkali się z policją APU. Po. Ciekaw jestem, jak to policja APU wygląda. Nie to, żeby chcieli się przekonać, bo ja, jak, jak z perspektywy osoby trzeciej, tak bardzo chętnie. bym uh -huh. się przyjrzał tym działaniem, bo nie sądzę, żeby. Ninja Makoka firma negocjowała z, tak, tak. Także tutaj myślę, że tak. Bliższa jest ta wersja, o której, której ty mówisz. Masz, masz, masz rację, Marku. To chyba tyle. Nie. To chyba tyle. Nie, 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 nie tyle. nie tyle. teraz jeszcze ty musisz powiedzieć, przecież quick tip. Quick tip. Tak, quick tip. Tak jak już wspominaliśmy, to no, troszeczkę tak będziemy wałkować ten temat, natomiast to się też gdzieś, gdzieś pojawiło. Część nowych urządzeń naszego partnera, Senolocze, szczególnie Rackstation, szczególnie takich dużych, wymaga... Do pracy, do utrzymania gwarancji, tego, żeby osadzone w niej były również dyski producenta, czyli dyski Synology. Tak jak już ostatnio mówiłem, one są w wielkości 8, 12, 16 terabajtów. To są Toshiby, tak naprawdę. Dyski są produkcji Toshiby, brandowane czy przystosowane do, do pracy w nas -ach. Czyli nie wiem, czy pamiętacie, była taka seria, która miała się lepiej dogadywać z nas -ami. to były Aaron Wolfy które się w gruncie rzeczy wyszło na to, że lepiej dogadują ze śmietnikiem niż na nasami, bo padały, padają dość gęsto. Ale o co chodzi? Każdy dysk ma jakiś firmware i to, jakie błędy zgłasza systemowi operacyjnemu, zależy od tego firmware'u. Dysk sam z siebie stara dużo rzeczy ukryć, no żeby działać dłużej, ładniej i nie sprawiać kłopotów, jeżeli może ich nie ma. No gorzej jak te kłopoty może są lub może się zaczynają pojawiać. Więc to jest kwestia tego, że to raportowanie jest takie bardziej przejrzyste, bo tutaj mamy producentowi jednemu zależy na tym, żeby działała całość. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa nagle wyszło jakieś takie niepokój, że tak powiem w internetach, że co to się dzieje z wymaga swoich dysków, koniec świata, nie będzie można, nie wiem, zasadzać wódeków czy, czy czegokolwiek. No tak. Ale tylko jest to przy naprawdę dużych urządzeniach rackstation. Nie ma żadnych przesłanek, żeby miało to pójść do urządzeń takich mniejszych konsumenckich, czy takich, które, które my kupujemy najczęściej. Tam czegoś takiego nie ma. Tylko, nie wiem, tam są dwa czy trzy modele nowe, czyli też retroaktywnie to nie działa. Czyli jeżeli wcześniej były certyfikowane jakieś inne dyski, to one dalej są certyfikowane i dalej są spoko, prawilne, Tylko Część nowych urządzeń, po prostu synology zdecydowała się na tą integrację. Tam jest również kwestia update'u firmware'u, które, które będzie sobie mogło y, po prostu DSM wymusić. Przechodzimy jakby na, na poziom wyżej i, i ten storecz w całości będzie teraz od jednego producenta. W sumie na, po, na poziom niżej, tak? Jeżeli chodzi jakby o ogarnianie, ogarnianie tematu. Tak, na no w tą stronę tak, tak, tak. <laughs> Swoją drogą, jak mówiłeś o, o brandowaniu, to... to... Wskazywało mi się to inne znaczenie słowa branding. Widzę, <laughs> te dalaska oglądałeś. <laughs> no dobra, to mamy wszystko. Możemy iść na spoczynek. Mhm. Dziękujemy Wam za wysłuchanie naszego kompotu. Wypicie właściwie. Narzekaliśmy mocno na Apple Podcast, ale mamy do Was prośbę. Oceńcie tam nas, coś tam zajrzyjcie, nawet jak. Używacie innego playera podcastów, a jeszcze nas nie ocenialiście, to, no. to byłoby fajnie, żeby to troszeczkę rozruszać, bo to jakoś dziwnie się ostatnio zachowuje i pomimo tego, że, że widzimy tam jakieś wzrosty na naszych statystykach, to, to tam wypadamy jakoś słabo, więc ludy, ludzie pomóżta. I tym akcentem <laughs> pomożecie. Zakończymy już. Tak. Trzymajcie się. Na razie. Do następnego. No hej. Hello, hello. Tego, tego... Haptic, jak to się nazywa? Haptic też. Feedback. Bo chodzi mi... Tylko poczekaj, to zaraz tam wytnie. No, poczekaj, zaraz. No, co? Kurde, gdzie ona jest w Polsce? O, właśnie. Jaki, i... Ósma. Mhm. Dziesiąta. No. Nieważne. No szósta, niech będzie. No i w zasadzie... Ty, no kurde, czekaj, brakuje mi takie słowo na perba Łatana środa, tak? Środa Tuesday? Wtórek. Wtorek. Łatany <laughs> to okładnie, No jeżeli, no tak, nie będę tutaj. <laughs> ja jestem górnik z kopalni, bytom, ja się pytam, jak można zostać bandytą?